Za ile najtaniej można wybudować dzisiaj dom modułowy? Także stan surowy zamknięty to około 4000 zł za metr, a stan wykończony pod klucz 6-6,5 tysiąca zł za metr. Jestem ciekaw usterek w pierwszych 2 latach na przykład użytkowania, ale oraz na przykład po takim dłuższym okresie. Takie pytanie, czy można ten dom rąbać siekierą, nie? To... A czy jest właśnie możliwość garażu, zrobienia garażu dla na przykład 2-3 pojazdów jako modułu takiego? Nie wiem, czy to przetrwa 60, może 100 lat, no bo domy, wiesz, murowane stoją, mówi się, że z drzewa różnie może być, nie? Że właśnie... A to nie budujemy domów narzędziowych, tylko domy na pozwolenie, na zgłoszenie, na całe życie, na pokolenia. Także tak jak w inwestycjach. Pierwsza zasada inwestycji, nie trać. I tam są działki po 100 tysięcy złotych, czyli po 100 zł za metr. Tam jest podpisany architekt i to on bierze odpowiedzialność, czyli ona już nie bierze, czyli jakby, okej, 21 dni i po temacie. A ten sam projekt na pozwolenie na budowę i ona musi wziąć odpowiedzialność i wszystkie włosy z głowy sobie wyrywa, bo ona się boi to podpisać. Ona miała 40 lat, goni cały czas w korpo, pracuje na mieszkanie, podsumowała swoje życie na kartce. Jakby, że gdzieś to życie jej do tej 40 przeciekło i ona dopiero potem zrozumiała, co jest tak naprawdę w życiu ważne. Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji. Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom. Fit Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ponownie dzisiaj widzimy się chyba po roku z Michałem Chruścielem, właścicielem firmy Hokomo, czyli domy modułowe. Bardzo się cieszę, bo dużo widzów przez ten czas pytało, pisało. Dzisiaj taki wywiad może trochę nietypowy, ale bardzo dużo będzie pytań od widzów właśnie w kontekście domów modułowych. Także no witaj, cieszę się, że możemy się widzieć. Witam wszystkich serdecznie. Cześć Łukaszu. No mieliśmy okazję być na wyjeździe również w Muszynie i faktycznie, tak jak mówisz, jest duże zainteresowanie tym tematem związanym z domami modułowymi. No ja tutaj nie ukrywam, że będziemy myśleć o Rożnowie i tutaj gdzieś rozmawiamy, zobaczymy co wyjdzie. Może też ja też postawię taki dom modułowy, właśnie żeby sprawdzić i zobaczymy jak to jest. Ale fajne będziesz miał wtedy porównanie pomiędzy domem murowanym a domem drewnianym. Zdecydowanie. No dobra, ale przechodząc do pytań, właśnie takie podstawowe pierwsze pytanie od widzów. Za ile najtaniej można wybudować dzisiaj dom modułowy? Tu warto podać cenę z metra kwadratowego, no bo odwołujemy się wtedy łatwo porównać to do mieszkania chociażby. Także stan surowy zamknięty to około 4000 zł za metr, a stan wykończony pod klucz 6-6,5 tysiąca zł za metr. No do tego domu trzeba oczywiście jeszcze dodatkowo mieć działkę i te wszystkie rzeczy dookoła. Natomiast taki szacunkowy koszt inwestycji, jeżeli porównujemy dom z mieszkaniem tego typu, no to mamy około 60-70% ceny mieszkania. 60-70%, no dobra, ale taki konkret, taka najniższa cena, nie wiem, czy wybuduję za 300 tysięcy dom, taki najmniejszy nawet, z jakąś antresolą, już, że mogę zamieszkać, no wiesz, takie konkrety, bo jedno, ale tak już z mediami, jaka jest taka minimalna, nie wiem, może dzisiaj wiesz, ktoś, kto u ciebie, czy gdziekolwiek zbudował dom modułowy od zera. To najprostsze porównanie. Prowadzimy takie inwestycje pod Warszawą między 20-30 minut od Domaniewskiej. Tam buduje się teraz nowa trasa S7. No i taki dom 70 metrów z garażem, z ogródkiem 200-300 metrów to koszt 600 tysięcy złotych. Dla porównania tego typu metraż mieszkania, 60 metrów kwadratowych właśnie tam w okolice Warszawa-Włochy, to jest około 900 tysięcy. Także to jest 300 tysięcy różnicy, natomiast ogromna różnica, jeżeli chodzi o ratę lub jeżeli porównujemy tą samą ratę, czas spłaty. W przypadku domu i kwoty 600 tysięcy będziemy płacili za to 11 lat, a w przypadku tego mieszkania za 900 będziemy płacili 25. Mamy ponad 2 razy tyle. Także to jest pytanie tylko do nas, jak chcemy żyć, czy chcemy się przywiązać do banku i do swoich zobowiązań, czy chcemy żyć właśnie, no bo tutaj też jest różnica pomiędzy tym, czy warto posiadać większe metraże, większe domy, czy warto po prostu żyć spokojnie i gdzieś złapać ten work-life balance i nie przejmować się tym, że nam rata z miesiąca na miesiąc kosmicznie rośnie. Tu się zgadzam z Tobą. No dobra, powiedz mi,
Jestem ciekaw usterek w pierwszych 2 latach na przykład użytkowania, ale oraz na przykład po takim dłuższym okresie. Nie wiem, na ile wy macie taką wiedzę, ile dłuższy okres, ale tu widz napisał właśnie, że sąsiad ma duże problemy podczas wszelkich opadów, na przykład gdzieś tam jest woda się zbiera na futrynach okien i tak dalej. Czy są w ogóle, czy to jest zła jakość wykonania, po prostu to tak jak możesz zepsuć dom murowany i z czego to wynika? I ty jak możesz powiedzieć z swojego doświadczenia przez te lata, jakie są najczęstsze usterki, jeśli są i jak to wygląda? Wszystko można zepsuć. To domy budują ludzie, to nie wypada z maszyny, jakieś śrubki. Także no, tutaj nie ma innych problemów niż standardowe, takie jak w domach murowanych. I w większości chodzi o jakieś drobne rzeczy wykończeniowe. Nie mieliśmy takich bardzo dużych napraw pod tytułem, że musieliśmy wymieniać dom albo coś tego typu. Także też technologia idzie do przodu i tutaj w tej naszej technologii prefabrykowanej, budowanej z drewna, no to wilgoć jest bardzo dużym zagrożeniem. Także trzeba robić wszystko, żeby ta wilgoć nie wdzierała się do domu i tam nie zostawała. Ale to tak jak wszystko na świecie może mieć swoją jakość lepszą i gorszą. Pytanie, od kogo kupimy i jak ten ktoś się na tym zna. Więc warto, żeby korzystać z doświadczonych dostawców. Mhm. No a jaka jest realna trwałość takich domów? I właśnie, że jak ktoś pisał, żeby prosił o odpowiedź nie z broszurki marketingowej, bo to zawsze wiesz, jak sprzedajesz mieszkanie, to napiszesz, że jest 10 minut z Warszawy, ale to jedziesz w nocy o 23, nie? Święta jeszcze. No to jeżeli chodzi o trwałość tych budynków, no to mogę z ręką na sercu powiedzieć, że wszystkie stoją na ten moment. Także mamy około 200 budynków na ten moment w naszym portfolio, które stanęły. No i wszystkie stoją w dobrej kondycji. Tak jak mówiliśmy, mniejsze, większe, mniejsze poprawki tego typu, no to po prostu robią ludzie i różne ekipy podwykonawcze, nasze, w zależności od tego, kto to robi. Po prostu ważne, żeby nawet jeżeli się popełnia błędy, to wyciągać z nich wnioski i je poprawiać. Bo jeżeli zamawiasz coś od większej firmy, która bierze za to gwarancję, daje swoją jakość i nawet coś zrobi nie tak, ale to poprawi, no to mówmy się, że no tak to może być w życiu. Natomiast problem z mniejszymi wykonawcami jest taki, że jeżeli coś popsujemy, no to często potem telefon jest głuchy. Tak? Prowadziłeś budowę i pewnie zdarzyło ci się nie dodzwonić do kogoś, bo na co się umawiałeś, coś nie zostało dowiezione i potem jest po prostu problem. Tak, ja miałem gorzej, że właśnie nawet ktoś odbierał, ale zepsuł dach i powiedział, że nie zepsuł dach, a przyjechał ten gościu, co zamawiał blachę, mówi rany boskie, w ogóle nawet nie dało się, rynny, które miały być ukryte rynnami, zostały tak jakby poziom wyżej zrobione, że ta woda nie miała możliwości w ogóle, żeby tam była jakoś, więc nawet do tego stopnia, no ale ta osoba, dobrze udało się uratować, no straty miałem, bo musiałem od nowa dach kłaść i na nowo kupić materiał i tak dalej. Udało się, że tej osobie po prostu nie płaciłem za tą robociznę, nie? Ale wiesz, no materiał, koszty z mojej strony, szukanie drugiej ekipy i na szczęście w połowie, bo jeszcze u mnie dom, boczne ściany były w blaszy, więc jak już zobaczyliśmy ten dach, to całe szczęście, że nie zrobili reszty. Boku, tak, bo byłaby masakra. No, ale to i tak właśnie są problemy tego typu. To są problemy związane z budową domu, także normalne, że jeżeli sam prowadzisz budowę w systemie gospodarczym, no to musisz się liczyć z tym, że te wszystkie ryzyka bierzesz na siebie. Łącznie z tym, że wykonawca, który przyjedzie, weźmie zaliczkę i już nie odbierze potem telefonów, bo takie sytuacje też się zdarzają. Mhm. No dobra, to jeszcze widzowie pytają właśnie takie realne koszty od dnia złożenia zamówienia po wprowadzenie się z podziałem na ilość na przykład pokoi, czyli jak zaczyna się, jaki to jest model, że przychodzę, ile płacę, jak w ogóle to jest całe? To u nas wybiera się model konkretny ze strony z konfiguratora. Ilość pokoi nie limitujemy tej ilości. W sensie możesz sobie zrobić duży living z kuchnią, jeden pokój, możesz zrobić 2 pokoje, 3 pokoje, w zależności od tego, jak ci pozwala metraż i jakie masz upodobania. I to już jest w cenie tej podstawowej, także wszystkie ceny są podane na stronie, na które serdecznie zapraszam i po prostu kontakt z nami, żeby dowiedzieć się więcej szczegółów. Też dla zainteresowanych będziemy robili dni otwarte w Zielonce, 6-8 maja i będą właśnie drzwi otwarte, będzie można wejść do fabryki, będzie można porozmawiać ze specjalistami, z architektami, z geodetami, z naszymi przedstawicielami. Będzie można wejść do 6 różnych pokazowych domów, także serdecznie zapraszamy od takich metraży mniejszych po metraże nawet 70 metrów. Super, a powiedz mi w takim razie, bo też mamy kolejne pytanie od widzów, zabezpieczenia przed włamywaczami, czy tu
jest jakaś różnica, no bo nie wiem, widzowie piszą, ale też sobie tak myślę uświadomić, no co, wytniesz kawałek belki i wejdziesz, jak to wygląda, no bo chyba to jest standardowe tak, jak w domu. Mamy takie pytania, czy można ten dom rąbać siekierą, nie? To rozumiemy pytanie, natomiast no, wszystko można zniszczyć i dom murowany można zburzyć, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o zabezpieczenia, no to standardowo ta budowa naprawdę nie różni się w jakości wykonania od tego, jak potem stoi budynek murowany. W sensie jakość, wszystkie dokumenty, konstrukcje, wszystkie kwestie energetyczne, cieplne, to wszystko jest zrobione przez architektów, projektantów i osoby z uprawnieniami, żeby spełniało normy budowlane. Także odpowiadając na kwestię zabezpieczenia, to standardowo alarm, można zrobić rolety. Jeżeli chodzi o ten alarm, to my po prostu prowadzimy instalację, żeby była ukryta wtedy w konstrukcji, w ścianach, żeby nie szła natynkowo. Także tutaj wszystko jak w normalnym budynku. A czy jest właśnie możliwość garażu, zrobienia garażu dla na przykład dwóch, trzech pojazdów jako modułu takiego, że to kupujemy, jest to garaż? Tak. Jeszcze dodam do tego poprzedniego pytania, porównując to do budynku murowanego. Ostatnio dostawialiśmy taki budynek do większego budynku w Warszawie. I, czyli był dom i do tego dostawialiśmy mniejszy dom 35 metrów. Jedynym wymogiem, który trzeba było spełnić z poziomu naszego takiego papierowicznego, było to, żeby zrobić ścianę ogniową. Także zrobiliśmy ścianę ogniową, urząd to przyjął i wszystko poszło dalej. Czyli można było połączyć domy. Można było połączyć domy, tak. Ważny był właśnie ten wymóg postawienia tej bariery ogniowej. Czyli mamy taki dom, możemy go rozbudowywać dowolnie, tak jak w sumie chcemy. I ten właśnie standardowy nasz murowany możemy rozbudować szybko o kilka modułów mniejszych. Ważne tylko, żeby spełnić te wymogi bezpieczeństwa pożarowego. Ale musisz mieć nowy projekt budowlany, te wszystkie pozwolenia i tak dalej, jak chcesz tak rozbudować? Tak. Czyli to też jest czasochłonne niestety. Oczywiście, a natomiast potem samo wykonawstwo jest dużo szybsze i ta budowa na miejscu jest zwolniona z tego całego angażu, który wymaga od Ciebie na miejscu, czyli ekipa wchodzi rano, wychodzi wieczorem, wchodzi rano, wychodzi wieczorem i tak przez miesiąc albo przez dwa, jak trzeba zmienić ekipę, to może i przez trzy. A tutaj masz, po prostu przyjeżdżamy, stawiamy i odjeżdżamy. Właśnie, a możesz taki jeden moduł zaadoptować na przykład na garaż na dwa, trzy pojazdy, że chcę sobie postawić obok domu taki, powiedzmy. I tutaj właśnie wprowadziliśmy na ten moment garaże do naszych budynków, także każdy dom jest dostępny teraz z opcją garażu. I tylko, że ten garaż już nie jest do końca w technologii tej modułowej. Nie robimy tutaj podłogi drewnianej, tylko jest normalnie wylewka betonowa i stawiamy prefabrykaty. Czyli przyjeżdżamy z gotowymi ścianami tego garażu dachem i tak go zabudowujemy. Już na gotową, wykonaną wylewkę. No to trochę odpowiedziałeś na pytanie tego dobudowy, bo rozumiem, że po paru latach i w ogóle możemy sobie to rozbudować. A jaki jest w ogóle w takim razie czas realizacji takiego domu? No bo budowy są długo, trwają długo. Ja sam wiem po swojej, że i tak jak zrobiłem w rok taki murowany, wszyscy mówili, że w szoku, że tak szybko, nie? Więc jak w ogóle wygląda tutaj realizacja? Przychodzę, powiedzmy, chciałbym taki kupić dom, to ile? W tym momencie, składając zamówienie, to około sierpnia, czyli... No ale tak może miesiącami nie mówmy, bo wiesz, zawsze... 3-4 miesiące. 3-4 miesiące, dlatego że od momentu podpisania umowy jeszcze musimy mieć ten czas na przygotowanie wszystkich dokumentów, ewentualne zgłoszenia, pozwolenia i tak naprawdę na koniec tego procesu staje dom. Także tyle to mniej więcej trwa. Jeszcze w tym momencie dołożyliśmy garaże, pergole, także wszystko to jest z takiej technologii modułowej, która przyjeżdża gotowy taras, pod wymiar zrobiony. No dobrze, a czy taka budowa, właśnie ludzie pytają, przetrwa właśnie, bo mówiliśmy o tej trwałości, ale tak długie lata, czy ty masz jakieś takie informacje, testy, może jakieś badania, że nie wiem, czy to przetrwa 60, może 100 lat, no bo domy, wiesz, murowane stoją, mówi się, że z drzewa różnie może być, nie? Że właśnie zjedzą korniki, coś tam się stanie i tak dalej. Czy ta wilgoć choćby nawet. No ale to o wszystkim tak można powiedzieć. Generalnie nagrałem taki film na YouTubie, na kanale, gdzie więcej pokazuję, także zapraszam serdecznie widzów, żeby dowiedzieli się więcej. No tam pokazuję te różne inwestycje, jak to wygląda. Byliśmy na działce u klienta, który właśnie postawił nasz dom, a z tyłu był dom, który ma z okresu międzywojennego i tam dzieci klienta sobie po prostu go zaaranżowały pod siebie. Co ciekawe, po wojnie był on przewieziony z jednego miejsca na drugie, czyli rozłożony, znowu złożony, tylko nie takiej technologii, że całe moduły, tylko deska po desce. Natomiast ten dom funkcjonuje do dzisiaj. I teraz odpowiadając na to pytanie,
trochę politycznie, no to jeżeli jesteśmy w stanie taki dom przed 80-90 lat użytkować w tym momencie, no to zdecydowanie używając tej najnowszej technologii, która dzisiaj jest dostępna, stosując ją oczywiście poprawnie i uciekając przed wilgocią, czyli zabezpieczając się przed nią całkowicie, no to te domy są na pokolenia. Tylko trzeba je oczywiście serwisować, dbać o nie, wymieniać docieplenie też co określony czas. Kolejne pytanie, Michał, od widzów. Chciałem zapytać o ubezpieczenie. Czy ubezpieczenie takiego domu różni się czymś od ubezpieczenia domu budowanego właśnie w tradycyjnej technologii? Czy są jakieś, wiesz, masz jakąś wiedzę, czy to jest jakaś różnica w cenie? Mamy wiedzę już sporą na ten temat, bo przerobiliśmy wszystko i od strony ubezpieczenia, od strony finansowania. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie, to przy budynkach na zgłoszenie faktycznie ubezpieczenie jest nieco droższe. Już konkretnych kwot nie podam, ale wiem, że od klientów, że po prostu jest to nieco droższe. Natomiast budynki na pozwolenie na budowę, no to normalne budynki na pozwolenie na budowę tutaj niczym się specjalnie nie różnią. Czyli de facto tak samo jak budowane tradycyjnie. A jak, czy jest jakaś gwarancja u Ciebie, ile obowiązuje gwarancja na taki dom? Jak, nie wiem, kupimy mieszkanie nawet w bloku dewelopera, to wiem, że jest tam 5 lat rękojmi, tak, że możesz zgłaszać i tak dalej. Jak to jest właśnie w firmie Hocomo? No, dokładnie tak jak u dewelopera praktycznie, czyli my na te wszystkie nasze rzeczy, jeżeli chodzi o konstrukcję, instalację, dajemy 10 lat gwarancji. Czyli dużo więcej niż ta tradycyjna rękojmia. Właśnie po to, żeby też pokazać rynkowi, że no, jesteśmy w stanie ręczyć za nasz produkt i nie dajemy najniższych ustawowo wymaganych gwarancji. Bo liczymy się z tym, że jeżeli ktoś wydaje u nas 200, 300, 500, 600 tysięcy, no to chce mieć tą pewność do tego, co kupuje. Jest to nowe. Nowe u nas, bo na świecie to już się dawno przyjęło. Na zachodzie, w Niemczech byliśmy na targach i tam zupełnie nie ma nawet tematu, że coś może być z tym nie tak. To jest po prostu znane, przyjmowane i akceptowane. No u nas jeszcze to raczkuje, ale będzie się zmieniało. I będzie się zmieniało dynamicznie w tym roku, no bo wchodzi dużo rzeczy związanych właśnie z sfokusowaniem się na szybszej budowie, na łatwiejszej budowie. Takie domy w tym momencie będą wchodziły na zgłoszenie, nawet większe metraże niż te 70 metrów. Mhm. Tylko czy to jest znowu tak, że możesz później sprzedać jak te domy, to jest pewnie dłuższa historia, ale dużo osób pytało, że i tak ten przepis często jest taki martwy, bo wiesz, na własny użytek, więc jak kupisz czy na inwestycje, to ci nie ubezpieczą, jak coś się stanie, albo jak będziesz chciał sprzedać, to już będzie problem, jak będziesz chciał dać dziecku, będzie problem, więc chyba lepiej z perspektywy mojej, jak ja budowałem, było lepiej przeczekać te 2-3 miesiące, zapłacić za to pozwolenie, bo ono prawie nic nie kosztuje, patrząc na koszt domu, nie, i czas. Generalnie my również rekomendujemy przejście normalną procedurą pozwolenia na budowę. Jest ona jaśniejsza, czytelniejsza i zdejmuje obowiązek z inwestora, takiej odpowiedzialność. Oczywiście przy tej się każdy musi decydować za siebie finalnie, co jest dla niego dobre, co jest dla niego złe, jak to woli rozegrać. Natomiast uważam, że w przyszłości będą musieli znaleźć rozwiązanie, dlatego żeby właśnie te budynki na 70 metrów też będzie można sprzedawać. No zdecydowanie. Jakby pytanie teraz, czego nie możesz sprzedać, bo jest działka i jest dom i nie możesz sprzedać domu z działką, no ale ten budynek modułowy sam w sobie możesz sprzedać na przykład. No i dlaczego miałbyś tego nie móc zrobić? No to znaczy to są te jakieś rzeczy, które jest coś nowego. I możesz zgłosić rozbiórkę i teorii go przewieźć dalej, prawda? Jakby tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, a działkę zostanę. A łatwo taki dom właśnie przewieźć dalej, zmienić? No nie wiem, powiedzmy mam na działce rekreacyjnej u siebie, uznałem, że nie wiem, kupiłem w innym miejscu albo już go tam nie potrzebuję, chciałem sobie przenieść, nie wiem, na przykład tak jak ja myślałem, będę robił budowę swojego domu, to najpierw mogę mieszkać na nowej działce w takim domu, zanim zbudujemy taki dom, który chcemy dla siebie. Czy to łatwo jest przenoszalne? Bardzo łatwo. W sensie tak samo jak przyjeżdża od nas z fabryki, tak samo potem może się przenieść gdzie indziej. I tutaj nie ma żadnej bariery. Tutaj jest dzień ekipy na miejscu, znowu opłata za spedycję, no i przewiezienie go w inne miejsce, tam go zmontowanie. Czyli my tylko rozszywamy łączenia. Okay. Nie ma tutaj żadnego problemu z przewiezieniem. Jest to naprawdę szybkie. Ale a z tą taką twardością rozumiem, nie wiem. Wiesz, jakaś impreza czy coś gdzieś nie ma, tak, że ktoś uderzy i się to rozleci, bo tak sobie myślę, kurczę, jak w jeden dzień rozkręcisz taki dom, no to na ile on jest trwały, wiesz, no ktoś idzie się oprze, ktoś, wiesz, czy to jest takie podatne na zdemolowanie, patrząc, jak ktoś na przykład patrzy, to względem, nie wiem, właśnie wynajmu innym i tak dalej.
Na naszym kanale też nagrywamy różne testy i tam niedługo pokażą się właśnie testy tych konstrukcji i tego, jak ciężko jest dewastować, więc serdecznie zapraszam, żeby to zobaczyć, bo będziemy to kopać, uderzać młotem, będziemy to podpalać, będziemy po tym jeździć ciężarówką, żeby pokazać po prostu, że to wszystko może zdewastować wewnątrz, tak? Tutaj też u Ciebie możemy dzisiaj pomalować ściany wszystkie, natomiast możemy je odmalować z powrotem. Ale jeżeli chodzi o taką dewastację, że puknie się coś przewróci, no to zupełnie trzeba zmienić sposób podejścia do tego. To nie to. To nie te domy. To, nie to. To, okay. to może te takie domy, co są, wiesz, kup dom w markecie budowlanym, tam za 30 tysięcy i tam jest sama podbitka włożona, jedna w drugą. To faktycznie, bez żadnego docieplenia, bez żadnej specjalnej konstrukcji, to taki bardziej domek narzędziowy. Okay. A to nie budujemy domów narzędziowych, tylko domy na pozwolenie, na zgłoszenie, na całe życie, na pokolenia, także tutaj no, nie widzę takiej możliwości. Okay, no było jedno pytanie od widzów, czy koszt i dlaczego koszt domu modułowego jest wyższy niż murowanego, ale powiedzieliśmy, że nie jest, jest tylko pewnie 60% takiej budowy, tak? Znaczy te 60-70% to było ceny mieszkania, a jeżeli chodzi, i tu mówimy nie o domu, tylko o całej inwestycji, czyli domu, działce, ogródku, ogrodzeniu i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o porównanie do domu murowanego, jest na dzień dzisiejszy tańsze, 10-15%. Być może niektóre firmy przyrównują się do tego, że nie jest wcale tańsze, natomiast jest zdecydowanie szybsze. I, no i też ma wiele innych zalet, których nie ma właśnie ten budynek murowany, czyli jest bardziej ekologiczny ten dom. Inaczej się po prostu w nim mieszka, inaczej się śpi. Jest to taka... trzeba się w nim przespać, żeby poczuć różnicę. Także jak już będziesz miał te dwa domy, to prześpisz się jedną noc w jednym, drugą noc w drugim i wtedy powiesz po prostu, w którym ci się lepiej spało. No, znaczy tak jak mówisz, chciałbym już. Nie spałem, nie pamiętam kiedy pewnie za dzieciaka spałem. Chociaż moja babcia miała dom drewniany, ale no w środku były normalnie tynki i ściany i nie, wiesz, z zewnątrz tylko jakaś tam konstrukcja, ale dom stoi do dzisiaj rzeczywiście. Powiedz mi kolejne pytanie od widzów. Czy masz jakieś badania nad tą chemią, jaka jest stosowana do zabezpieczenia drewna? Bo właśnie mówimy o zdrowiu i tak dalej, ale jednak jest tam mnóstwo impregnatów chemii. I czy to są jakieś badania, na ile to może być właśnie szkodliwe, nieszkodliwe dla człowieka? Impregnatów, jeżeli chodzi o samą tą konstrukcję, nie ma. Ta deska jest termicznie obrabiana, także te wszystkie insekty czy inne rzeczy, które mogłyby się tam zalęgnąć, one są po prostu termicznie usuwane. Jest ona szlifowana, specjalnie tam przygotowywana, ma odpowiedni certyfikat i to nie jest deska zalewana tam jakimś... Jakąś dziwną substancją, która potem ci oddaje w nocy te wszystkie swoje wartości, których nie chciałbyś wdychać na co dzień. Natomiast jeżeli chodzi o zabezpieczenie tej elewacji z zewnątrz, no to używamy produktów, które są normalnie dopuszczone do użytku zewnętrznego. A jeżeli używamy elewacji wewnątrz, to używamy takie preparaty, które są dopuszczone do użytku wewnątrz. Także wszystko jest od producenta z certyfikatem, z badaniem i u nas no, nie ma jakichś przypadkowych preparatów, tak? Bo są tańsze, bo są jakieś tam łatwiej dostępne. Okej, ale teraz też ostatnimi laty na rynku jest bardzo dużo firm, które oferują domy modułowe. Można powiedzieć, że coraz więcej się ich pojawia. I jak w ogóle wybrać, sprawdzić, czy firma, która oferuje właśnie takie domy, zna się na rzeczy, nie oszuka nas właśnie przede wszystkim co do jakości wykonania, no bo właśnie tak jak pisał jakiś widz, że jednak tam jakość była średnia. Ja spytałem go, to nie były domy z Hokomo, więc nie do ciebie, ale ogólnie do rynku, więc no pewnie ludzie sobie, gdzieś pojawia się nowy rynek i dużo firm powstaje. Czy ty możesz coś polecić? Może też właśnie widzą. To może tak trochę nie będzie pasowało, natomiast to jest tak, jak idziesz do restauracji albo do jakiegoś małego baru, który właśnie powstał na rogu i w jednym masz ludzi, a w drugim nie masz tych ludzi. No i w tym, w których masz ludzi, no to jesteś bardziej przekonany o tym, że przyjeżdża co chwilę nowy, świeży towar. Potem idziesz do tego obok, tam jest pusto i zazwyczaj to jedzenie nie jest najlepszej jakości, no bo po prostu jest z zamrażarki. I tu na rynku domów modułowych jest trochę podobnie. Jeżeli chcesz wybrać dobrą jakość, to musisz pójść do firmy, która zna się, która produkuje, która ma doświadczenie, która przeszła już kilka tych budów. Bo jeżeli pójdziesz do firmy, która dopiero się uczy, no to musisz przyjąć, że oni się będą uczyli na tobie. A jeżeli im ta nauka nie wyjdzie, no to będziesz ich potem musiał szukać, jeżeli chodzi o zaliczkę. Bo dużo w tym momencie jest firm, które po prostu finansowo nie dają rady. Jakby sama budowa domu to nie jest tylko prowadzenie firmy.
Prowadzenie firmy to jest wszystko dookoła tej firmy. Łącznie z księgowością, z zakupami, z procesami, z innymi rzeczami, które i ze śledzeniem rynku, żeby też być responsywnym na to, jak się ceny materiałów zmieniają. Ty budowałeś dom podczas pandemii i też pewnie wiesz, że tam rozjazd był cenowy. Wykonawca też potrafił przyjść pewnie i powiedzieć, że on już za tyle nie zrobi, bo materiały podrożały, musi ktoś podnieść. Także trzeba pójść do kogoś, kto jest w stanie... Najgorzej było na składzie budowlanym. Za każdym przyjazdem inna cena i niestety w górę. No, dokładnie. Także warto pójść do kogoś, kto się na czymś zna, kto to robił, kto ma doświadczenie. Jeżeli przychodzimy do osoby, żeby się nauczyć czegoś na temat YouTube'a na przykład, no to ja bym chciał przyjść do kogoś takiego jak ty, kto się zna na tym, a nie do kogoś, kto ma 1000 subskrybentów, no bo jakby jaką on może mieć wiedzę? On dopiero się tego uczy. I teoria, a praktyka to są dwie różne rzeczy. Czyli jasne, podpowiedziałeś trochę, wybierajmy tego, kto ma doświadczenie, znaczy, i sprzedaż. Trochę jest tak jak w inwestycjach. Pierwsza zasada inwestycji, nie trać. Więc najpierw sobie znajdź taką firmę bezpieczną, w której ty nie stracisz swoich pieniędzy. A potem pomiędzy tymi bezpiecznymi firmami ty wybieraj ten produkt. To jest tak, jakbyś chciał wybrać cokolwiek. Zgadzam się z tobą. Jeszcze muszę cię zapytać, kiedyś w wywiadzie u nas powiedziałeś jakby o działce, które samo wyświetlenie chyba shortów to jest chyba już z 1000 wyświetleń, bo ludzie się zastanawiają, jak to jest możliwe, cena działki, bo była około 100 tysięcy, że pod taki dom kosztuje działka i ludzie piszą mi, jak to jest możliwe dzisiaj pod Warszawą i że pewnie, wiesz, ze słupem wysokiego napięcia i w bagnie, nie? Więc teraz jakbyś trochę odpowiedział, może do tego filmiku, ile taka działka pod taki dom kosztuje i czy to rzeczywiście taka cena dalej gdzieś koło tego może być pod Warszawą, w sensie, no tam nie pamiętam, mówiliśmy 30 minut, 25, już nie pamiętam. I w tym momencie mamy takie działki inwestycyjne pod Warszawą, duży obszar, też był na Wielkiej Integracji omawiany, który dzielimy i tam są działki po 100 tysięcy złotych, czyli po 100 zł za metr. Bardzo dobrej lokalizacji, blisko węzła Tarczyn Południe. To skąd taka cena? Kupiłeś ją bardzo tanio, dużo wcześniej? No bo dzisiaj wiem, że takich działek każdy mówi, kupi każdą ilość, więc zapraszamy do ciebie, tak? Ale... No wiesz, tutaj trzeba oczywiście dobrze kupić, żeby dobrze sprzedać. I to jest cała tajemnica handlu i nawet budowy domów. Żebym ja dał dobrą cenę mojemu klientowi na dom, to ja muszę dać mu dobrą cenę. Ja muszę po dobrej cenie kupić materiały, bo jeżeli kupię w markecie budowlanym, jak każdy, no to nie jestem w stanie być konkurencyjny. I z działkami zapraszamy do nas na stronę, tam jest zakładka działki budowlane i w różnych obszarach pod Warszawą są działki, które można kupić w niezłych cenach. I one są stricte, to jest jeszcze jedno wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów, dlatego żeby dostarczyć gotowy produkt. Bo teraz jeżeli klient sam szuka działki, to szukając samemu działki, przechodziłeś tam różne procesy, chciałeś większą działkę, było kilku współwłaścicieli, ale tak naprawdę tych problemów może być dużo, dużo więcej, łącznie z takimi, że klient nie może na nim finalnie postawić domu, albo będzie miał prąd za 2 lata. I po to my podajemy gotowe rozwiązania, żeby tam już było pozwolenie na budowę, żeby był prąd, żeby były wszystkie media, żeby nikt nie musiał się martwić i nie są te działki w bagnie. ani na środku stawu. Staw jest obok, ze strefą rekreacyjną. Także warto tam przyjechać i zobaczyć. Ale dużo będziemy na ten temat mówili na dniach otwartych 6-8 maja, na które zapraszam. Ja tutaj obiecuję się pojawić, także tak? Też się widzimy. No to bardzo wiem, że mnie zapraszałeś, bardzo... ale no przekonałeś. Także. Ale teraz to już chyba się nie wymiga, prawda? Widzimy się w takim razie. Mimo, że mam zaraz urodziny, ale przyjedziemy, bo no mówię, też temat mnie tak faktycznie interesuje, więc tutaj bez zupełnie z mojej takiej ciekawości poznania tego i oceny takiej zobaczymy, czy nie krytycznym okiem, jak to wszystko wygląda, więc chętnie się pojawię, zobaczę. Michał, na temat krytycznego oka, no to też musisz wiedzieć, że jeżeli idziesz do Volkswagena, to się spodziewaj Volkswagena, a jak idziesz do Porsche, to się spodziewaj Porsche, bo to wiesz, to wszystko trzeba umieć wyważyć. I pytanie, co jest dla kogo? A więc każdy musi odpowiedzieć dla siebie. Tutaj ja to patrzę nie tylko pod kątem, że to jest budowa domu, tylko że to jest spełnianie marzeń o takiej zmianie trybu życia, bo dzisiaj pędzimy, nie mamy czasu, to nawet przed wywiadem rozmawiamy, że kiedyś, tak, ile masz czasu, tyle, a jeszcze coś zrobię, a jeszcze to, także my nie mamy na co dzień czasu dla siebie, dla naszych rodzin i pytanie, czy
warto jest właśnie stworzyć sobie środowisko do tego, bo ja będąc na działce, nie wiem, ty może masz podobnie, ja tam zupełnie czym innym się zajmuję. Ten telefon to jest ostatnia rzecz, jakiej dotykam. Tam jest dużo rzeczy do zrobienia. Otwiera się drzwi, dzieciaki wychodzą i zupełnie inaczej, przyjemniej się spędza czas bez tych wszystkich gadżetów na działce, na ogródku, na świeżym powietrzu, niż po prostu uwięziony w bloku. A myślisz, że właśnie idzie taki lifestyle, że właśnie będzie taki nowy sposób na życie właśnie i w ogóle jak to według Ciebie wpływa na zdrowie? No bo oczywiście pewnie wpływa, jak jesteś na działce i robisz, ale czy myślisz, że idzie taki trochę trend, że jednak no ci wszyscy, co mieszkają w dużych miastach, zaczynają marzyć o takim domu, bo ja nie ukrywam, no spełniłem marzenie, to ja też mogę powiedzieć, że zrobiliśmy to na inwestycję, ona prawie w ogóle się jeszcze nie wynajmuje, nigdzie jej nie ogłaszamy, pewnie niebawem będzie na biznesie, bo my sami tam korzystamy i czuję się naprawdę, no tak jak mówisz, w niebo wzięty, może jeszcze tam nie ma co robić, bo jest trawa, którą kosi sąsiad traktorem, bo jest ogromna, ale samo tam spędzanie czasu, czy na tarasie, czy w jacuzzi, czy właśnie w tej bani, no to po prostu no, chce się tam wracać. Jak nie mam, nie wiem, tydzień, dwa, to już tęsknię po prostu, żeby tam jechać. No i jedziesz. Zaraz właśnie jedziesz. Także generalnie byłem ostatnio w garnizonie sztuki na przedstawieniu Same Plusy i tam była opowiedziana historia właśnie takiej pani, która goni, ona miała 40 lat, goni cały czas w korpo, pracuje na mieszkanie, podsumowała swoje życie na kartce, jakby, że gdzieś to życie jej do tej 40 przeciekło i ona dopiero potem zrozumiała, co jest tak naprawdę w życiu ważne. Ja to zrozumiałem już teraz, co jest dla mnie w życiu ważne i chcę nad tym pracować, chcę wypracować sobie po prostu swoje środowisko, żeby w tym codziennym natłoku zdarzeń nie zatracić się i nie posypać tematów dla nas ważnych życiowo, bo dopiero w momencie, kiedy spada na nas jakiś grom, to dopiero wtedy uświadamiamy sobie, co my zrobimy źle. Albo zaciągamy różne zobowiązania na leasingi, na kredyty, na jakieś przyjemności. No to konsumpcja dzisiaj. Konsumpcja, a po co to wszystko? I potem pędzimy drugą połowę życia, żeby za to oddać. Nie? To tak jak porównamy sobie właśnie kredyt na 900 tysięcy z kredytem na 600 tysięcy. Ten na 600 spłacasz 11 lat przy tej samej racie, a ten na 900 spłacasz przez 25 lat. To ty nie zapłaciłeś 300 tysięcy więcej plus odsetki, tylko zapłaciłeś 14 lat swojego życia. A to jest zupełnie, zupełnie inaczej. No tak jakbyś 14 lat stracił, nie? Bo musisz za tym pędzić. Nie możesz się wyspać, bo musisz wstać do roboty. W sensie to jest dobrze, żeby pracować, no ale też to, żeby nie mieć noża na gardle, tak? Bo ci rata skoczyła i teraz jest gigantyczny problem. A to jest sytuacja nie hipotetyczna, tylko z tego roku, z zeszłego roku. Także warto być może zrobić taki stop, check i zastanowić się nad tym, w którą stronę warto dalej pójść. Tak, ja też zdecydowanie dużo o tym na kanale rozmawiamy, że uświadamiam przynajmniej, że ta konsumpcja na chwilę nie jest okej. I to jeden z najbogatszych Polaków kiedyś powiedział, że kup sobie garnitur od Armaniego, jak masz 5 milionów na koncie, nie? A nie, wiesz, jak masz długi, nie? I dużo osób dzisiaj trochę idzie w drugą stronę, że najpierw kupuje te drogie ubrania, rzeczy, a wszystko jest z tyłu w kredycie, mieszkanie, auto i to jest trochę, znaczy ja bym chciał pomóc, wiesz, dla kogoś może to jest dobre, nie? Tylko ja właśnie widzę, że przez kryzysy znam dużo znajomych, co tak robili i z czasem no, nie są szczęśliwi, mieli, mają ogromne długi, nie doszli do niczego takiego większego, chociaż mieć ten spokój, bo to nie mówimy, żeby być najbogatszym Polakiem, ale żebyś chociaż miał to mieszkanie swoje, żebyś miał na te wakacje, żeby ta rodzina, no mógłby spokojnie żyć, bo jak masz takie zabezpieczenie, to na pewno się lepiej żyje niż taki nóż właśnie, jak mówisz, na gardle, że no muszę zarabiać, nie? Muszę spłacać te ogromne kredyty, one rosną coraz bardziej, no to zamiast spędzić czas z rodziną, to muszę znaleźć dodatkową pracę i mnie nie ma, nie? I to jest szkoda tego życia, które jest jedno, nie? Więc chyba bardzo mocny, ważny temat na dzisiaj. Chciałem Cię zapytać, bo gdzieś przeczytałem też o tych 15-minutowych miastach i czy możesz odwinąć właśnie więcej, czy to jest właśnie taki trend, jeśli też mówimy o domy modułowe, na czym on będzie polegał? Wiesz co, no generalnie chodzi o to, żeby zaspokoić te wszystkie swoje potrzeby życiowe, zakupy, przedszkole, szkoła i inne tego typu rzeczy, do których potrzebujemy mieć załatwione na co dzień, tak aby no, mieściły się one w obrębie tych 15 minut, czyli wszystko mieć pod ręką. No dzisiaj mieszkając na Ursynowie, Wilanowie, no wszystko masz pod ręką. Jeżeli pracujesz zdalnie, nie musisz się z tego obszaru ruszać. I często odwołują się ludzie do tego odległość od centrum.
odległość od centrum. Mnie to zawsze zastanawia, ja tego w ogóle nie rozumiem. Jak to odległość od centrum? A po co mi ta odległość od centrum? Ja tam jestem raz na kwartał, raz na pół roku, żeby przejść się po Starówce, natomiast wcale mi to nie jest codziennie potrzebne do codziennego życia, więc jeżeli będę mieszkał w domu kawałek dalej, ale będę mógł spełnić te swoje wszystkie potrzeby w tym rejonie, w tym obrębie, no to po co ja mieszkam, mam mieszkać w Warszawie i płacić 14 lat dłużej ten kredyt? Nie? Jak mogę mieszkać kawałek dalej i go płacić mniej. A dodatkowo jeszcze rząd teraz wprowadza ten dopłaty do kredytu, słynne 2%, które nie jest 2%. Ile będzie tych procent, to pewnie finalnie na umowie kredytowej pokażą. Natomiast tam też są linii, te 500 dla singla, 600 dla gospodarstwa domowego. Także 600 tysięcy to jest właśnie ta kwota, za którą możesz się przeprowadzić te 20 minut, 30 minut do Warszawy, zależy o której godzinie jedziesz, i płacić tani kredyt i płacić go krótko, zamiast płacić drogi kredyt i płacić go długo. Także to są różnice, no, na które trzeba sobie samemu odpowiedzieć, bo za te same 600 tysięcy w Warszawie możesz kupić 35 metrów, a tam możesz mieć 70 metrów, garaż, ogródek i super strefę rekreacyjną. Także to jakby no, nie ma czego porównywać, nie? Zdecydowanie się zgadzam. Dobra, to jeszcze pytanie od widza o finansowanie. Czy właśnie ktoś chce, to u Was też możecie jakieś załatwić kredyt? Właśnie jeśli ktoś chce jakieś, nie wiem, inwestycyjnie i w ogóle, to jak to jest w ogóle? Czy też finansujecie, czy po prostu no, tylko sprzedajecie? My pomagamy we wszystkim, bo w naszym zakresie działalności firmy, ja wyszedłem z tego, jakbym chciał sam być obsłużony. Tak jak idę po samochód do salonu, to chcę być obsłużony. Ja nie muszę znać na serwisie, na tym, co tam jest, kupuję samochód i potem go serwisuję. Tutaj jest tak samo. Przygotowuję się do tego i załatwiam tam finansowanie. Do nas jak przychodzisz, to my załatwiamy wszystkie dokumenty, pomagamy w tych zgłoszeniach, robimy te pozwolenia na budowę i również mamy dział, który zajmuje się finansowaniem dla klientów. I to finansowanie już może być naprawdę różne, może być od kredytu standardowego, hipotecznego, po na przykład leasing na firmę. Także tutaj... A mówiłeś też o prawie właśnie, ta legislacja, jakie są planowane zmiany? Czy właśnie to jest między innymi, no wiemy, że będzie ten kredyt, który może pomóc, ale czy jeszcze jest coś, co jest planowane? Tak, ciekawa właśnie jest rzecz, jak też rząd zmienia te przepisy i one się bardzo dynamicznie zmieniają. Do końca 2021 roku domy na zgłoszenie 35 metrów. No i taki dom, który kojarzy się generalnie z rekreacją. Nie? Plus dom na wynajem nad jeziorem. Jakby mało osób postrzegało go jako dom do mieszkania cały rok. Natomiast część klientów wybrała taką opcję, bo to jest wystarczająca przestrzeń dla nich do życia. I okej, każdy decyduje za siebie. Od 2022 roku domy 70 metrów na zgłoszenie, czyli zupełnie nowy wymiar, bo tam już powierzchnie użytkowe pod 100 metrów. Także i właśnie kwota 300-400 tysięcy takiego domu z piętrem, który ma 100 metrów kwadratowych, no to myślę, że porównując to do mieszkań, to znowu ciężko to porównywać. A teraz wchodzi kolejny przepis, który przygotowują, powyżej 70 metrów, czyli domy jednorodzinne, kondygnacyjne również będą na zgłoszenie. I dużo to uprości pod kątem właśnie tego sprawdzania w urzędach, tej weryfikacji i czasu i odmów. Bo ja miałem też ostatnio taką sytuację na Ursynowie z kolei, że mi urząd na działce budowlanej odmówił budowy. I tylko dlatego, że urzędniczka nie chciała się pod tym podpisać, bo musiałaby wziąć na siebie odpowiedzialność. Jednocześnie na tej samej działce zgłosiliśmy budynek i czekamy na rozwiązanie. I zakładamy, że jeżeli urzędnik nie będzie musiał brać odpowiedzialności na siebie, bo w zgłoszeniu bierze architekt, to wszystko pójdzie bez problemu. Także to są takie absurdy, że na jednej działce możesz postawić ten sam budynek, ale dwie różne procedury. To tak samo jak złożyliśmy właśnie dokumenty na inwestycję, którą robimy w Marylce, tam pod Tarczynem. Też złożyliśmy te same dokumenty, tylko osoba składająca się pomyliła, złożyła to na inny wniosku i on poszedł standardową procedurą. Na co cała litania rzeczy do poprawy. Ale zadzwonił architekt do urzędniczki i umówili się, że złoży to na drugim druku. No i urzędniczka wzięła ten plik i przełożyła na bok i powiedziała, że wszystko jest ok. Tylko go przejrzała pod kątem, czy się zgadza, ale tam jest podpisany architekt i to on bierze odpowiedzialność, czyli ona już nie bierze, czyli jakby ok, 21 dni i po temacie. A ten sam projekt na pozwolenie na budowę i ona musi wziąć
odpowiedzialność i wszystkie włosy z głowy sobie wyrywa, bo ona się boi to podpisać. Straszne, ile trzeba zmienić, bo jakie to jest głupota, nie? A jaka to jest prosta rzecz? Generalnie te same dokumenty przygotował i podpisał architekt. Tu bierze odpowiedzialność, tu jakby musi urząd to potwierdzić, także rozbija się odpowiedzialność. To trochę jak się słucham, właśnie kończąc, to jest tak, że rzeczywiście zaczynamy budować trochę mniejsze domy, chyba już nie będziemy budować takich domów jak dawniej 200 metrów, 300 metrów, takie wiesz, które były ciężkie do utrzymania, już nie mówiąc, że one się pojawiły już wiesz, w latach 60., 70., te klocki, takie kwadraty, później apartamenty, wiesz, takie bardzo duże domy, gdzie no nie wiem, pewnie 5 lat temu to standardem było, jak ktoś budował no 200 metrów, nie? Mało kto pewnie nie myślało się jeszcze 10 lat temu, jak ktoś zaczyna budować, że to będzie 100 metrów, nie? Ale dzisiaj chyba ten trend trochę idzie do takiej minimalizacji tego, choćby ze względu pewnie na koszty, nie? Ale chyba będziemy mieszkać w coraz mniejszych domach. Każdy metr kosztuje. I dlatego ja podałem cenę na początku w metrach, znaczy kwota za metr kwadratowy, żeby też wrócić do tego, jak będziemy omawiali tematy dużych domów, no bo w dużym domu musisz po prostu przemnożyć liczbę metrów. Generalnie może wyjść trochę taniej per metr, no bo masz więcej podłóg i tak dalej, mniej jakichś instalacji, łazienek. Natomiast wszystko ma swoją cenę. I pytanie jest znowu, że każdy musi za siebie odpowiedzieć, czy chce sobie spokojniej żyć, bo to też w większości się z tym wiąże. Chcesz większy dom, chcesz szybszy samochód, musisz na to więcej wydać albo bardziej się zakredytować. I wszystko jest ok, póki wydajesz własne pieniądze. Ale jeżeli już nie wydajesz własnych pieniędzy, no to zastanów się, czy ty chcesz te 11 lat spłacać, czy 25. Bo ja sobie na przykład na to odpowiedziałem. I jeszcze kilka lat temu, jak mi się skończył leasing, to pobiegłbym po nowy. Tak? Dzisiaj jeżdżę dumny ze swojego samochodu i nie zamierzam go zmieniać. Po prostu. Także, bo cieszę się, że już co miesiąc nie przychodzi do mnie faktura, po prostu, którą musiałbym opłacić. I to nie chodzi o to, czy cię stać, czy cię nie stać, tylko czy to jest ci po prostu potrzebne. Zgadzam się z tobą, Michał. Bardzo dziękuję za mocną rozmowę. Bardzo się cieszę, bo odpowiedzieliśmy taki wywiad naprawdę dużo pod widzów, bo wiele osób o to pytało, a rozwiązaliśmy, myślę, w takiej rozmowie chyba wszystkie takie rzeczy, których powinien widz wiedzieć, który się tym interesuje. Także no co mam powiedzieć? Życzę ci dalszych sukcesów. Do zobaczenia już niebawem na twoich targach 6-8 maja. No i miejmy nadzieję, że zobaczymy się też w Rzesznowie na działce, gdzie będziesz stawiał. Także. No tak jest. A ja będę chodził i sprawdzał tam, że ma być idealnie. O, to na pewno będzie takie wprawne oko z poziomicą, to zrobimy Ci zdjęcie, też rzucimy na grupę, jak do tego dojdzie. Natomiast też bardzo Ci dziękuję, dziękuję wszystkim za uwagę, no i zapraszam do nas na stronę i na dni otwarte 6-8 maja. Dzięki, cześć. Dzięki, cześć.